Poniedziałek, 23 sierpnia 2021 rok. Niewiele pozostało po tej hucie szkła kryształowego. Pozostał komin, który wykorzystano do zamontowania urządzeń przekaźnikowych. Pozostały również ruiny zabudowań. Zabudowań produkcyjnych i innych. Dokładnie nie wiem, co ja tutaj jeszcze zobaczę, ale postaram się przejść, na ile to będzie możliwe, i zobaczyć, co tu jeszcze po tej hucie pozostało. Bardzo smutny jest ten widok. Bardzo smutny jest ten widok. Pomieszczenie, które wskazuje na to, że to jest koczowisko prawdopodobnie dla bezdomnych. Ogromna wyrwa. Pewnie w tej wyrwie mieściło się coś, co było z metalu i złomiarze się z tym rozprawili. Duży plac i ruiny po jakichś urządzeniach czy boksach. Nie wiem dokładnie, co tutaj było na tym placu.
Miałem okazję spotkać kiedyś kilka osób, które w tej hucie przepracowały wiele lat. Bardzo dobrze te osoby wspominają czas, kiedy tutaj pracowały. Huta cieszyła się dobrą renomą w Polsce i nie tylko, również za granicą. Prawdopodobnie przyjeżdżało tu wiele osób na praktykę, po prostu uczyli się tego pięknego zawodu. Wiele osób twierdzi też, że ta wspaniała niegdyś huta mogła istnieć do dnia dzisiejszego. Jak zwykle mam w zwyczaju pokazywać otoczenie obiektów, które filmuję. Tutaj widzimy piękne góry Bystrzyckie. Fragment gór. Widać także zamek na górze Szczytnik, zamek Leśna. Wielka szkoda, że tak wspaniała huta po prostu już jej nie ma. I że mogła nadal istnieć, tak twierdzi wiele osób. A to są fragmenty Szczytnej, widziane spod ruin byłej huty kryształów.